Do końca kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzie oglądać można wystawę poświęconą ex librisom, czyli znakom graficznym pochodzącym z prywatnych zbiorów Alicji Wątek, byłej dyrektor tej placówki. Kolekcję przekazała czeladzkiej bibliotece córka nieżyjącej już pani Alicji. W ten sposób czeladzianie mogą zapoznać się z tą niezwykle trudną i piękną formą sztuki graficznej. To co możemy zobaczyć to zaledwie część zbioru. Część, ale za to wyjątkowa. Nas jest to, co każdy twórca zostawił na pamiątkę pani Alicji. Więc dla nas jest to tym bardziej cenne, bo wiemy, że z każdym twórcą rozmawiała, do każdego miała sentyment i każdy gdzieś tam z dedykacją, z autografem zostawiał jej potem właśnie cząstkę, siebie, bo jednak taka praca to jest naprawdę cząstka każdego autora. Pomysłodawcą pierwszej wystawy tego typu była sama pani Alicja Wątek. I miała ona miejsce w 1990. W roku w Katowicach przerosła ona wtedy najśmielsze oczekiwania pomysłodawców, dlatego również Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzie liczy na to, że mieszkańcy naszego miasta przyjmą ją z radością i podziwem, a podziwiać jest co. Chyba nie każdy sobie zdaje sprawę w dzisiejszej technice druku, która jest, że to nie są odbitki. To nie są robione rzeczy komputerowo, tylko to są rzeczywiście małe dzieła sztuki. Dzieła sztuki, które pomimo niewielkich rozmiarów niosą ze sobą sporą historię i pokazują ogromny trud wykonawcy. Kto nie wierzy, niech koniecznie sprawdzi, na pewno nie będzie żałował.